Flat Coated Retriever. Opis rasy. Oczywiście Flat Coated Retriever, będę na niego mówił flat, jest psem bardzo podobnym do labradorów, do goldenów. Oczywiście nadal spełnia bardzo podobną funkcję, czyli był psem myśliwskim, ale też psem, który obecnie kiedyś był świetnym wyborem, jeśli chodzi o psy dla rodzin, dla osób potrzebujących psa, jako takiego zwykłego, normalnego towarzysza. Ale dla kogoś, kto jest aktywny i wiedzącym i wie, jaki ten pies jest. Zacznijmy od wielkości. Suczki to 56-59 cm i 25-32 kg, natomiast psy są większe, 59-62 cm i 27-36 kg. Jaki charakter mają flaty? Oczywiście są to psy po pierwsze bardzo wesołe, bardzo przyjacielskie, lubiące ludzi i nawiązujące z nami bardzo silną więź. Podobnie do labradorów czy też goldenów potrzebują sporo naszej uwagi, sporo naszego czasu. Gdy nie ma naszego czasu, uwagi, nie poświęcamy temu psu tyle uwagi, ile powinniśmy, no może zaczynać trochę psioczyć, może troszkę odreagowywać. Flaty to psy, które bardzo lubią ruch i całkiem sporo go potrzebują. To są psy, które uwielbiają ruch i ta potrzeba tego ruchu jest naprawdę w ich przypadku bardzo duża. Do tego jest bardzo duża potrzeba wysiłku umysłowego, ponieważ te psy potrzebują naprawdę aktywnego opiekuna. Gdy się nie wyszaleje, wtedy są problemy. Ale kiedy, można powiedzieć, zapewnimy mu tą odpowiednią ilość ruchu, wtedy staje się prawdziwym kanapowcem, psem, który w domu po tym wyszaleniu się wcale nie potrzebuje naszej dodatkowej porcji ruchu. Staje się takim leniuszkiem. Pamiętajmy, że flaty to też całkiem dużo niezależności, upartości, po prostu nie zawsze będą tak całkowicie posłuszne. To są psy, które mają sporo swojego zdania i potrafią na tym swoim zdaniu mocno stawiać. Flaty potrafią być naprawdę świetnymi psami rodzinnymi, zawsze chętnymi do zabawy, zawsze zadowolonymi, w taki pozytywny, optymistyczny sposób nastawionymi do świata i naprawdę ta radość, ten optymizm, no niektórzy mówią, że jest wręcz zaraźliwy. Jeśli chodzi o kontakty z psami i innymi zwierzętami, raczej nie sprawiają problemów, za to większy problem może sprawić ich dosyć silny instynkt myśliwski, łowiecki. Naprawdę musimy je nauczyć tego, żeby nie goniły za wszystkim, co zobaczą, ponieważ dosyć, że może to stworzyć zagrożenie dla nich, ale też dla innych zwierząt. Więc musimy o tym bardzo mocno pamiętać. Nie ma też problemów, jeśli chodzi o kontakt z dziećmi, chociaż ich temperament i szybkość mogą niekiedy przeszkadzać. Dlatego lepiej, żeby to były dzieci większe, takie, które wiedzą, jak się z nimi bawić. I jak zawsze pod opieką osoby dorosłej. Gdy chce, są to psy bardzo pojętne, bardzo chętne do nauki. To naprawdę potrafi być świetny uczeń. Czasem jego upartość jednak może nam troszkę przeszkadzać, ale naprawdę nie trudno jest go przekonać. Niestety potrafią się szybko nudzić i naprawdę potrzebują całkiem dużo urozmaicenia i ta monotonia, nuda bardzo źle, negatywnie wpływa na ich naukę. Dlatego szkolenie musi być urozmaicone, musi być ciekawe, nie może być nudne. Wtedy postępy są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Choć są to psy bardzo pozytywnie nastawione do ludzi, to potrafią nas ostrzec przed jakimś niebezpieczeństwem, jeśli na przykład pochodzi ono od człowieka. Mogą to być psy stróżujące, ale tutaj pamiętajmy, że cechują się dosyć dużą hałaśliwością i może to niestety nam przeszkadzać. Wychowanie nie jest trudne, ale trzeba pamiętać o dużej dozie łagodności, konsekwencji i cierpliwości i o tym, że ten pies nigdy nie będzie bezwarunkowo nam posłuszny. Pielęgnacja. Pielęgnacja nie jest czasochłonna, nie jest jakaś ciężka. Jak zawsze musimy uważać na oczy, uszy, pazurki. Te psy kochają wodę i niekiedy lubią się ubrudzić, więc musimy o tym pamiętać. Jeśli chodzi o żywienie, to nie są to psy wybredne, lubią jeść i tutaj pojawia się problem, ponieważ dosyć łatwo, tak samo jak w przypadku labradora czy też goldena, możemy doprowadzić do otyłości. I musimy naprawdę pamiętać, żeby te psy pilnować w tej materii. Jeśli mają odpowiednią ilość ruchu, raczej nie powinno być problemu. Pamiętajmy tylko, żeby te smakołyki, zbyt duża ilość jedzenia nie były czymś częstym. Zdrowie Tutaj raczej nie ma większych problemów, trzeba uważać na nowotwory, problemy z uszami, oczami. Nie lubią też zbyt wysokich temperatur. Wady i zalety. Zacznijmy oczywiście od wad. Wady. Potrzebuje sporo ruchu, chociaż właściwie to nie jest wada, no ale tak to ujmijmy. Niekiedy jest głośny, hałaśliwy, zwłaszcza kiedy, można powiedzieć, wykazuje się tą umiejętnością stróżowania. On naprawdę będzie nas informował o dosłownie wszystkim. Kocha wodę. Z tym się wiążą takie problemy, że niekiedy nie odpuści żadnej kałuży i żadnemu błotkowi, więc trzeba uważać. No, dosyć silny instynkt myśliwski i nie zawsze jest do końca posłuszny. Jeśli chodzi o zalety. Optymistycznie, przyjaźnie nastawiony do świata, świetny pies rodzinny, mocno wiąże się z opiekunami, prosta pielęgnacja, pojętny uczeń, chętny do nauki, ale musimy tą naukę mieć dosyć mocno urozmaiconą. Dobrze dogaduje się z dziećmi, dobrze dogaduje się z innymi zwierzętami, w tym z psami. To jest naprawdę taki fajny, miły towarzysz. Dla kogo Flat będzie najlepszym wyborem? Oczywiście to nie jest pies dla wszystkich. Raczej jest to pies przeznaczony dla osób aktywnych i dla takich, które mają sporo czasu dla swojego czworonoga. Nie tylko czasu poświęconego na ruch, na bieganie z tym psem, ale też czasu, który spędzamy z tym psem. To nie jest pies dla ludzi, którzy nie lubią mieć obok siebie psa. To nie jest pies dla ludzi, którzy chcą psa całkowicie posłusznego. To jest pies swoim charakterem, nie jakimś trudnym, nie jakimś ciężkim, ale nadal mającym swoje spojrzenie na świat. Ale w zamian, jeśli to można tak określić, Flat oferuje wiele zalet. To jest pies bardzo miły, bardzo przyjazny, fajnie, wesoło patrzący na świat, zawsze zadowolony towarzysz i naprawdę osoby, które wybierają te psy, raczej nigdy nie są niezadowolone, ponieważ ten pies naprawdę się świetnie sprawdza i w roli psa myśliwskiego, chociaż coraz rzadziej w takiej roli występuje, ale głównie w roli psa rodzinnego, psa towarzysza, gdzie sprawdza się w sposób genialny. Na dzisiaj dziękuję. Dzisiaj taka forma beze mnie. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. W niedługim czasie pojawią się materiały, raczej planuję materiał Q&A. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to będzie na karcie społeczności odpowiednia otworzony post i tam zapraszam. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.